tak. Oto stało się, czyli kolejny odcinek Let's Playa z gry mojej ukochanej Half-Life 2. Tym razem postaram się tak nie zmaślić jak ostatnim razem. Odcinek będzie oczywiście nie w HD. Całe 25 minut zabawy. Co my tu mamy? Czy to będą, wyjdą koledzy, czy mi się zdaje? Nie, oj, fuck. Oj, jej. Tu chyba nie będzie kolegów, przynajmniej tak mi się zdaje. O, fuck. Jednak będą koledzy. Odwrót, taktyczny odwrót. Czas objąć. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Ach, gdybym mógł tak sprzątać pokój. Karabinem. Idealnie, to powiedzmy, że jest mój pokój. I sprzątamy. Marzenia. Będzie, że żadni koledzy nie wyskoczą. Halo? Nie, chyba nie mają zamiaru wyskakiwać. Jej, zdobyłem baterię w tyłek. I... kolejne apteczułki. Kolejne bazuczki i puszki po konserwach. Konserwy po puszkach. Whatever. Dobra. Co to było? Jesus. Czyby to była muzyka, czy jakieś dziwne efekty dźwiękowo-świetlno-dymne? Efektowne wycofanie. O, żeż ty. Wycofanie się. I lecimy dalej. O, dobra. Kurde, kolega. Fuck. O, cholera. Hej, to jest napromieniowawa. Tak, dobra, stryk. Efektowny powrót na stanowisko pracy. Wymordowanie kilku zombie i w końcu jestem na miejscu. Przynajmniej tak mi się zdaje. Hoppa i jup. Skok na mokro. I chyba jestem... O, żeż ty, strudel. Na miejscu. Ktoś do mnie strzela? Tak. Tego pana trzeba uziemić. Tu tria wysadzić i tu tria wysadzić ponownie. Kabum. Oj. Ja sobie robią? Dziwne ten... O! Ta woda taka napromieniowana, że płonie przez wieczność. Co ja mam z tym zrobić, cholera? A, opłynąć. Boksik. O, żeż ty mi tyłek przypaliło. Tak mi przykro. Musiałem panu skrócić o życie. Oj, znowu. Aj. Muszę naprawić ten cholerny komputer. Nie, dziękuję. Nabijanie expa? Będzie to jakiś achievement? No, come on, dude. Ty tu nagrywam, a ty mi rzucasz jakieś pierdoły. Jup. Jup. Dobra. Płyniemy. Chwila tutaj. O, Spider-Man. Taki czarno-białowy. Chwila. Ty go strzelę, a to sobie rozjadę tak uroczo. Tak jak kocham ich rozjeżdżywać. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy. Uniknąłem. Hits. I mokry wypad. I mam nadzieję, że nikt tutaj żadnego dziwnego niespodzianki mi tu nie. O. Tu będą bonusy. Wiedziałem. Czy tam jeszcze mi strzela? Tak mlaska. To ja tak mlaskam. Dobra. Chodź tam. No okej. Okay. Skuteczny powrót. I taktyczny odwrót. Tutaj mam iść. Tak, tu mam chyba wysko. O, żeż ty. Nie. O, nie. Fu. Aż sobie, kurczę, zapiszę chyba. Dobra. Tu kolega. Chwila. To nie może tak się skończyć. Tak. Skuteczna likwidacja wroga. Dobra, tylko gdzie ja teraz miałem iść? Aha, chyba gdzieś się jakoś tak kojarzę. Chwila. Tutaj się jakoś wchodziło. Co jest? Skąd? O! Kolejny misiak z rakietnicami. Spoksik. Wujek Harem go, zaraz go zgładzi, przynajmniej tak mi się zdaje. Matko Boska! Taki arsenał. Gdzie to sprzedają? Będzie ktoś jeszcze? O! Coś tu się... A nie, nic tu się... Chwila. Jak tu się... Aha, tu miałem wyskoczyć. Jakoś to mam tam otworzyć.
chyba muszę stąd wyjść. Tego przynajmniej co kojarzę je. Będzie więcej? Nie wiem. Okej. Nic. Chyba, że mam tutaj po prostu przejść bezczelnie i organsko. I po prostu tak, tutaj wysadzić, kojarzę. Open the door, biacz. Dobra. Harem jest w odpowiednim miejscu, przynajmniej mi się zdaje. I czas wkraczać do akcji. Jak się kurde zmieszczę. Chwila. I... fuck. Co jest? Oh yeah. Idealnie. Ma tak dobrze nawilgocony skuterek wodny. Chwila tutaj. I efektowny skok. I jesteśmy na miejscu. A, dzisiaj od dawna kurczę tej gry nie nagrywałem, muszę sobie ją częściej nagrywać. Oj. Kurde. Tak, to była kara tej cholernej gry. Oj. Oczywiście mówię tak pieszczotliwie, że cholerna, bo oczywiście bardzo ją lubię. Mimo, że jest cholerna i mówię tylko pieszczotliwie, by udawać, że jestem dla niej miły i to, że mi się przyjemnie ją nagrywa, chociaż bardzo przyjemnie mi się ją nagrywa, mimo że nikomu to się... to jest. O. O nie, to będzie ta epicka walka. Chwila, jak stoimy już czasem? Spoksik. Zdążę przejść bardzo szybko tej gry w ciągu tych 25 minut. Gryw tam prawie na pamięć. Ja to będą jakieś bonusy? To będzie chyba pan helikopter, czy mi się tak przynajmniej zdaje. Jesteś kochanie, cześć. Mogę ci ustrzelić, dubsko? Oh yeah. Aj, kurde, mam te sławki. Chwila. Oj. Czy on próbuje, Tak, on próbuje. No gin, żeś to kreuzet. Gin. Chwila, kierowca wypadł, czy został aimbot. Czy ty próbujesz... chyba save point, ne. Dobra. Skuteczny odwrót. Kurde, dostałem nieźle po dupie. To gin, żeś do kreuzet, gin. Przecież mówię, byś zdychał. Chyba, że to jest jakiś skrypt, już nawet nie pamiętam. Come on. Tak. Zobaczmy, czy stałby to jest zwłok dla mnie. Tak, chyba można to nazwać dobrym zakończeniem. No to lecimy dalej. I... hop. Czy mi się wydaje, czy to już będzie Black Mesa East? Przynajmniej mi się zdaje, a tak to się czytało. Tak, tu mamy podejść do tej budki telefonicznej, tylko gdzieś tu powinny być apteki skryte w krzakach. Może tam mam iść? Chwila, coś tam kojarzę, że tutaj coś było. Tak. Tu jest pan... O, o to chodzi. Okej. Szybkie użycie tego valve'a. Tak, kwintesencja wszystkich części Half-Life'a. Kręcenie valve'em. Mokry zeskok, mokry skok i mokre wyruszanie dalej. Au, kurde. Ała. Moje biedne uszyska. Dobra. Teraz skuteczny skok. I jesteśmy na miejscu. O, tu będzie ciekawie. Tak, cześć. Dostałem baćkę? Słaba ta impreza. Dobra. To odpalać broń masowego rażenia. Mam w ogóle jakąś kuszę czy coś. O, jest. Mój kochany magnum. Puk, puk. Oj. Cześć. Cześć. Coś jeszcze? Oj, tak mi przykro, kochanie. Jest. Nie ma CS-a. Nie ma co się bawić. Trzeba ich zabijać. Cały arsenał. Teraz się mnie nie pociesza, że tyle tu jest broni. Zdecydowanie to mnie nie pociesza. No, come on, bitch. Jup. Dobra. Jak coś, to cały czas debutujcie nad tym, czy chcecie zrobić krótsze odcinki, czy dłuższe, bo teraz to już mi... Kiedy mam już normalne w miarę komputer, to średnio to mi obchodzi.
Dlatego, gdyż nie mam co się spieszyć z przejściem tej gry, przecież to nie jest na ślepo, tylko po prostu tą grę znam bardzo dobrze. Ale, nie zależy. Czy woli ci oglądać? Orzesz ty, krzesło zagadę mnie zablokowało. Dobra, bo jakiś słowo tym się włączył. Gdzie ja mam w ogóle iść? Dobra. Tu. Coś miałem odpalić. Aha, tam miałem iść. Tam przynajmniej się zdaje. Tak, tu miałem iść. Tak. Tutaj powolutku. I coś czuję, się zbierzemy się do ciekawego momentu, to te zasłony mnie wcale nie pocieszają. Drabinka w dół. Tak. Idziemy tutaj, idziemy tutaj, idziemy tu. Gra mnie sama skręca. O, tu będzie bardzo piękny skok w dół w wykonaniu Gordona Freemana. Postać się z bocznego harema. O, lubię ten dźwięk. Chyba sobie nie myślicie, że teraz pojawi się helikopter. Przynajmniej taką mam nadzieję, że nie. O. Czyżby to była zapowiedź rozdziału Ucieczka do Ravenholm, czy jak to tam miało? Więc kroki mnie średnio pocieszają, chociaż ten level jest całkiem przyjemny, ale dość wymagający. Hop. I w drogę. Pum, pur, pum, 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 pur, pum, pum. Oj, plusk. Dobra. Czy teraz mam sobie tak umiejętnie celnąć w ten przypadkowo powolony konar. Nikt tutaj nie sprząta w tych Amerykach. W Teksasach. Nie, nie pamiętam. I... Co to było? Chwila, czy to... Aha, po prostu zwalnąłem efektownego fikołka. Świetnie. A może teraz się uda? I... Chwila prawdy. Jop. Jest. I mokry Gordon Freeman wkracza do akcji. Efektownym przejściem w czytywanie. A widzę, że mi idzie całkiem szybko. Mam jeszcze dużo czasu. Coś długo trwa to czytywanie. Mam nadzieję, że jakiś błąd nie skoczył. A nie, to ja tylko ląduję. Black Mesa East. Tak. Dobrze zgadłem. I całkiem fajny rozdział. To zdobędziemy dość ciekawą broń. I... Nie, to nie jest skuteczny hamulec. Nie ma tak nocne suchary. Nagrywam to dokładnie o 2 nad ranem. 30 minut po 2 nad ranem. I mój komentarz jest dość dziwaczny. Na pewno nie mówię tak wyraźnie, jak wyraźnie mówić powinienem. Co tu jest? Nieważne. Idziemy tu. Z drogi! Ciemno. Jasno. Oh no. Hello? Czy ten domu chłopaki jest spieprzony? Hello? Zdarzasz mnie z Malcolmem. Patrz na jego czeska, on już wie. Ten kres naszej drogi. Podnijmy laser, zamieni w pasztet, skurcząt. Ucisz, a jednak żyje. O, Black Mesa. Dobra. Puk, 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 puk. Chociaż troszkę średnio się postarali, bo jak grałem w tą grę pierwszy raz, to średnio czułem klimat Black Mesa, jak tutaj wkraczałem. Przez te progi. Jakoś tak średnio im to wyszło. Dobra. No, może to tunele też tam w miarę są podobne w klimacie, ale nie czuć tego klimatu. Troszkę zawalili. W ogóle, kiedy wyszła ta część Half-Life 2, to mieli dość duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o fabułę, ale no cóż, to jest w miarę fajna gra. No. Dobra. Kłamiesz, kobieto! Ja mam broń, a ty łżesz. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Ała, kurde. Cholerne sławki. Dr. Kleiner compresses Zen relay far beyond anything he imagined in Black Mesa.
Bigos gotują. Pomogę go mieszać. Ani nie da się. Tia. Hello, Black. Dude. Mokra to podłoga. Tylko też, żebym ja w pokoju miał taką czystą podłogę, żeby aż błyskała. Cześć. Cześć, amerykański kolego bez nogi. Tia. Niezły suwer. Tak, trochę dotrwało. Sfermentowany chomik. Tu chyba nic ciekawego nie ma. Ała, kurczę, co się dzieje. Wy sobie czytajcie te napisy. Wiem, o czym oni mówią. Hello, dude. A to będę wariował. Przenośny generator. W sumie by się przydał taki do podgrzewania pizzy. To działa? Nie, zepsute. Zawaliłeś. Gdzie mam w ogóle? Ta. Trzeba dalej gadać. O! Teraz przyjdzie nasza koleżanka, czy mi się daje? Pewno z tych drzwi. A nie. Nie ma też żadnych bonusów. Ten G-mana. Nie ma. Dobra. Gdzie ja mam? Tutaj pewno wejdzie gdzieś. Tak. Tu pewno gdzie wejdzie nasza ukochana Alex. Tylko ten nasz kolega. Tak, to są szalenia moich palców. Musi przestać nawijać. Cześć! Dobra. Tak szybko? Co to było 14 odcinków, czy ile? Tia. Figlarny, ojczulek, figlarny. Dobra. Fabuła idzie dalej do przodu. Słuchajcie, dialogów są w miarę ciekawe. Mam ochotę coś zrobić, ale to będzie perfidne. I tym bardziej na wizji. Oj, Gordon Freeman, jesteś wstrętny. Zwłaszcza jak korzystasz z Zooma. Dobrze, mam nadzieję, że nie wiecie, o co mi chodzi. Dobra, idziemy dalej. Chwila, czemu nie mogę tam iść? Chyba, że jednak mam podejść do tej Alex. Cześć. Kurde. Prawie mi się zaplątowi uda. Gdzie ja właśnie miałem iść? A ta, koleżanka to nadchodzi. Alex, myślałem, że Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Yeah. Someone misjudged the capacity of the combine pyrister. Ooh. Are you blaming me? No. No, ładnie. Not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time as well as the bitch mode activate. Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex, you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun. Sure. Come on, oh, gravity gun. I to jest coś, co mało tych ludzi lubią najbardziej. Pytanie kręcić, no. Dla tych, co im przeszkodziłem w czytaniu, to... to się ogólnie kłócą te dwie babki. Ta zła w tym wyprasowanym sweterku. O, my tu mamy, o. No. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. Oh. A o to chodzi. W sumie dużo może się mogę się dowiedzieć, bo ostatnim razem po prostu nie grałem z polskimi napisami, więc chcę przyjść do Rowenholmu. Oh yeah. Danger. Dobra, to idziemy. Come on, come on. No bo czas antenowy mi leci, kobieta. Łomem przez kark. No, trochę czasu jeszcze mam. Ale że nie będzie za dużo gadania. Choć czuję, że w momencie kulminacyjnym idealnie... Oj, Sławki? Nie wnerwiajcie mnie. Nie wnerwiajcie mnie. Więc idealnie w momencie kulminacyjnym zakończę ten odcinek
i będziecie czekali do następnego. Tego dziwnego przeżywania haremowego z gry Half-Life 2. Właśnie praktycznie dopiero teraz od dłuższego czasu mam ochotę nagrywać let's play. Kurczę, jakoś nasza mi ochota. Harem ma teraz dni płodne. O tak. W sensie filmików. No. I to jest to. Szatański podżywacz do herbaty. Dzięki. Mogę ci wyrwać plomby? Chyba nie. Nie. Chuda. Dobra. Mam swój gravity gun. Okej. Oh yeah. Farbować te ściany. Co mnie strasznie zawsze zastanawiało, że takie coś się robi, mimo że farbuje na biało, to tak takie okienka powstają. Cię nie mogę zafarbować. A zombie mogę. De. Do kitu. Co ja mam zrobić teraz? Ona będzie iść. Okej. No. Świetnie. Kolejny magiczny przedmiot do sprzątania w moim pokoju. Dobra. Dobra, ustawić kilka skrzyni na sobie i skoczyć na górę. No dobra. Dobra. Użyję tego. Tego. I... Wygląda ładnie. Fuck. God damn it. Chwila. Dobra. Kurde. Dobra. Nie marudź. Jop. Kurde, tłusty jesteś, Gordon Freeman. Dobra. Zepchnęłaby mnie. Łobuz. No hopaj. Jopo. Dobra. To są jakieś głupotki. O, skrócik. A teraz poznamy pana psa. Dog. Hello, you dog. You dog retard. Hello, you dog. Atos. Tak, to jest nasz przyjacielski robocik zrobiony. Tak. No. Ała, kolejne sławki. Dobra. Rzućmy Gordonem. Świetnie. Rzuć Gordonem. Jej. Masz. Yep. Great. Łap na klatę. Ha! A to ma to nowe czoło. O tym zawsze podziwiam. Wszystko można nie rozwalić na jej czole. Spójrzcie. Czoło z betonu. Twarda kobieta. No, come on. O, okej. Piłeczka! Łap. Oj, zepsułem? Co to jest? Masz piłkę, kmiocie. Oj, zepsułeś. Gdzie jest piłka? Tu. Wrócić do kosza? Wow. Dzięki. Come on. Sweet. Dobrze się bawiłem, ale muszę kończyć, więc wielkie dzięki, że byliście ze mną znowu z tymi skaczącymi piłkami, dziwnymi dogo psa, co rzucają skrzyniami. I co, do zobaczenia w następnym odcinku i przy innych dziwnych filmikach. Czy więcej dziwnych. No, tak czy jak, do zobaczenia. Pa, pa.